Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Jesteśmy świeżo co po aktualizacji zawartości, której został wprowadzony nowy pistolet, więc w dzisiejszym odcinku będziemy sobie go testowali. Sprawdzimy jak on działa na poszczególne struktury, czy rozwala ścianę drewnianą, metalową i kamienną, jaki jest maksymalny jego zasięg i z tego co wyczytałem z opisu aktualizacji, do gry została dodana wyspa z czarnego szkła. Niech moc waszej wyobraźni odbije się na tej nowiutkiej wyspie. Więc w dzisiejszym odcinku ją również sprawdzimy. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem ogłosić, że od wczoraj aż do niedzieli codziennie 3 osoby, które wspierają mnie z kodem GAMINGWITHFARAL, mogą wygrać starter pack. Wystarczy, że pod tym filmem w komentarzu napiszecie, dlaczego chcielibyście wygrać ten starter pack, a dzisiaj o godzinie 22 przypnę 3 serduszka 3 zwycięskim osobom. Kontynuacja tego konkursu będzie odbywała się pod postem, który dodałem wczoraj na swoją kartę społeczności. Więc mordeczki, bierzcie się do dzieła, starter paki na was czekają, wpisujcie kod w sklepie GAMINGWITHFARAL, ja już nie przedłużam, przejdźmy do testów. Okej, moi drodzy, na samym początku odwiedzimy wyspę z czarnego szkła, jest dzisiaj ze mną Szalonuber. Cześć Szalony. Witam, cześć. Zobaczcie jak to przepięknie wygląda. O, jak się odbija. Ej, naprawdę fajna wyspa. To co, Szalony, na początku zabieramy się za testowanie nowego pistoletu odrzutowego. Ty z pewnością się cieszysz, ponieważ masz dobrego bardzo aima w ręku i będziesz pewnie szotował z tego jak zwariowany. Jak szalony. O. Słuchaj, Szalony, w ogóle jaki to klasy występuje? Już sprawdź. Tylko zielona. Zielona, no to... wyposaż no, i zwykłe, siwy. Niepospolity tak zwany. Ale ammo jest... Jaki tego, duży celownik. Ej, i odrzuca. To jest z pewnością na amunicję ciężką. Tak, to jest amunicja od snajperki. Ładowanie trwa... prawie, że 3 sekundy. Czekaj, przeskoczę teraz przyjacielu do drugiej drużyny. Sobie przetestujemy. Jeżeli ta broń ma amunicję od snajperki, a zawsze amunicja od snajperki miała najdalszy zasięg, no to będzie mega zabawa, jak będziesz mógł z czegoś takiego z 600 metrów trafić. Za chwileczkę to sprawdzimy, się przekonamy. 88 z siwego. Dostaniesz teraz... Czekaj, ty dostałeś ode mnie zielonego, ile stoisz? Wow. Trafisz? Dobra, dostałem, tak jak mówiłem. Ponoć, jak się kucnie z tym pistoletem, to cię nie odrzuca. Musimy to sprawdzić. Poczekaj, na chwileczkę sobie. Masz HP, nie masz HP? Nie, ale jak kucniesz, to zobaczysz, czy cię odrzuci, czy nie. Dobra. Ładuję. Nie odrzuciło. Stoję w miejscu, więc spoko. Jakbyście atakowali kogoś, a bylibyście na krawędzi mapy, no to jest fajnie. Kucnąć sobie wtedy nie spadniecie. Jeżeli tyłem stoicie do krawędzi mapy, nie? 88 z siwej. Dobra, mordeczko, wypij sobie jakiegoś ślurpa czy coś. Ja też to wypiję. I sprawdzimy sobie, ile to hituje po prostu w rękę, w nogę, w mózg. Wiadomo. Taką kańkę chcesz przechylić? Okej. Zacznę budować już powoli rampę. 5, 10, 15, 20, 50. Na początku postawmy sobie 50 metrów. Bo... nie wiem, czy i tak to będzie wystarczająca odległość. Na początku, podejdźmy do ciebie. Sprawdźmy. Tak, Szalony, cyk, cyk, cyk. Ściana. Beton. Metal. To niech się nam... zbuduję. I tak, na początku w nóżkę. 88 w nóżkę. Dobra. Teraz siwy w głowę. 172. Dobra, wszystko wiadomo. Teraz Szalony powraca. I będziemy strzelali teraz z zielonego. Ale pierw siwy. Czy rozwali nam ścianę? Nie odrzucił. Odrzucił, ale nie rozwalił. Pół HP. Jedna czwarta. Dobra. Teraz Szalony, sprawdzimy w nóżkę. Wstań. 90, czyli o 2 więcej tylko, a w głowę będzie, czyli 180, tak? Tak jest, 180. Okej, wiemy jak ta broń hituje. A wy widzowie napiszcie w komentarzu, co tej broni sądzicie. Czy jest za mocna, czy jest zbytnio OP. Później z pewnością zostanie znerfiona, a na końcu wycofana znowu do skarbca.
Dajcie znać w komentarzu, jestem mega ciekaw waszego zdania, co z tą bronią będzie. Ja generalnie pistoletami nie gram. No ale zobaczymy, ta broń jest fajna. Okej, okay. Drewniana ściana. Zostaje tylko 12 HP z drewnianej ściany. Z betonowej połowa. No i z metalowa niech się nam zbuduje. Patrz, jest różnica, 162, a tu po strzale 169. Tu 12, a tu 19. Okay. Ano, uwaga. Niewielkie. Bum. Też 1/4. Dobra, szalony, to co? Zaczynamy strzelać. Tam na początku stanę, będziesz miał 50 metrów. Ja stanę tutaj tyłem do ściany. Ale jest wielki celownik. Weź to sfokusuj. Nie no, stój. Mordziaty, stój. To ty chcesz mnie trafić. No ja tak, myślałem, tak, że tak. Strzelać. Nie, nie, bo wtedy nie będzie... 36 tylko dostaje z takiej odległości. Dobra, ale wiemy, że na 50 metrów bije. To zrobimy tak. Rampę wyżej, 55, 60, 70, 80, 90 i 100. To co, szalony? Ja też muszę rampę wyżej. Tak, dać. Rampę wyżej, ścianę w tym miejscu, gdzie stałeś. Jeszcze sobie wezmę do tego na szybko snajpereczkę. Tą słabszą może wezmę, żebym po prostu sprawdzał ewentualnie. Mam 64. Aha, dobra. Hopa. O kurczę. Obok. O kurczę. Czy mnie trafisz? Jeżeli mnie trafisz, no to... Trafiłeś mnie. Jakim cudem? Nie, fokusuje ci się ten celownik na mniejszy? Nie. Taki sam jest, taki duży. No jak to jest możliwe, jak ja celuję do ciebie ze snajperki, później normalnie nie dostajesz, ej. Ja mam wadę wzroku i trafią. Na to wygląda. Dobra, jest! Czyli sprawdźmy teraz sobie, ile to jest metrów. 106 równo! Dobra, szalony. To teraz buduj o 50 metrów dalej do tyłu i sprawdzimy. Albo dobra, ja będę budował jeszcze. Okej, szalony postawił. Chyba na 150. Wow! 157 metr i w łeb? Jeszcze w głowę, no w głowę. No, wow. Wow, tego się nie spodziewałem. Dobra. Leć na 200. Okej, szalony jest chyba na 200 metrze. Chyba zgubił się podczas liczenia. Nieważne. No ja celuję w głowę w twoją i to leci. Tak, ja muszę celować tu. Jest! Trafiłem 214 metrów. Wow. Która to była próba? 40 strzał chyba. Dobra, szalony. 214 metrów. Cofnij się na 300. Okej, szalony stanął chyba na 300 metrze, ale cię nie widzę, byczku. Jesteś na rampie? No, tu. O, było blisko. No teraz było bardzo blisko. Obijasz moją ścianę, ci powiem. No. Skoro... Szalony, zrobimy inaczej. Skoro obijasz moją ścianę, strzel jeszcze raz. Okej. Okay. Tak jest, moja ściana dostaje. Postawmy ją teraz dalej, kolejną ścianę widzisz, strzel w nią. Strzel. Nie, czekaj. Strzeliłem, dostała? Nie. A teraz strzel jeszcze raz. Jeszcze raz. Teraz dolatuję, raz nie dolatuję chyba. Teraz trafiłeś, okej. Okay. Dobra, szalony, czyli wiemy, że maksymalna odległość, jaki pistolet strzela, to jest, już ci mówię ile. Dosłownie. Teraz dostałeś. Teraz gdybym cię dobił, to jest ta odległość. Straszna jest losowość, moi drodzy. W ogóle nie idzie nic trafić. Rozwalam za sobą ścianę? Jest! 270 metrów w końcu! Powiem wam, nie wiem, ze 100 strzałów oddałem chyba. Czyli wiemy, że nowy rewolwer bije na 270 metrów. Co, szalony, o nim sądzisz? No, chyba nie da się z tego nauczyć strzelać jak z innych broni w Fortnite. Nie. Wow. Za ciężko. Fajny damage, wszystko spoko. Tylko, że jeszcze chciałem sobie porównać go do innych pistoletów, wiesz? Niebieski rewolwer miał 60 obrażeń, ta zielona ma 90, 86. Właśnie jak to się ma do Digla? Gdzie jest Digielek? Jak teraz Digiel ma? Digiel ma chyba 75, nie? 78 zł Digiel ma, czyli ta zielona wersja i siwa wersja jest lepsza od Digla. Ale wciąż nie kolapsują struktur. Szkoda. Moi drodzy, to było na tyle. Standardowo przypominam o konkursie na starter paki. Codziennie rozdaję 3. Wyniki konkursu są codziennie podawane na mojej karcie relacji, więc wpisujcie wszyscy kod GAMINGFARM w sklepie, subskrybujcie kanał, trzymajcie się, yo!